Dobra, oglądamy teraz dzieci. Dziecko ocenia jedzenie z McDonalda. To jest content bardzo dobry na pewno. McDonald's, ocena super. Super to jest, nie? Sportiatics! Yeah, boy! Ja pierdzielę, oglądamy. Wszystkim, moi drodzy, dzisiaj jest ze mną naprawdę specjalny gość, Kalina. Nie, też raz, może niech sama się Kalina przedstawi, będzie lepiej, nie? Nie, ty. Ja mam cię przedstawić? Tak. No to dobra, czyli jest z nami Kalina, jak sami widzicie, gramy wszystko na raz. Zatem, co dzisiaj, Kalina, będziemy robić? Nagrywali jedzenie. Tak, i ty będziesz oceniała McDonalda. Nie, słyszałam, ty, że nigdy tego nie jadłaś. Nie jadłam. No właśnie, dlatego dzisiaj sprawdzimy, jak to będzie. Kiedy ja byłem w twoim wieku, to McDonaldów tak nie było i nie mogłem tego sprawdzić. Dzisiaj są, ale ty dzisiaj jestem troszeczkę starszy. Ale chciałbym być w twoim wieku i zobaczyć, jak to będzie. Zatem dzisiaj sprawdzimy, jak smaki będą wyglądały 30? Na tle dziecka. Bo pierwszy raz będzie sprawdzało fast foody. Ciekawi? Zaczynamy. Ja to od małego wpieprzam McDonalda, chyba porypany jestem, widzowie. No to co, piątka na rozgrzewkę i startujemy, moi drodzy. Od pierwszej rzeczy zaraz zobaczymy, co to jest. To jest dla mnie też bardzo, bardzo ciekawe, bo ja nie będę ukrywał, ale nigdy z nikim nie nagrywałem, tak żeby ktoś obok mnie siedział. Jesteś pierwszą osobą. A w aucie nagrywał jakieś wywiady chyba. Jak patrzymy. Nie no, fajnie, dobra, fajnie. Coś się no, dzieje, zamknijmy. O kurde. Widzę, że startujemy z wysokiego C. Ja nie lubię Big Maca. No, jak to się otwiera? O! Patrz, jak wygląda. No, dobra, to co, gryziemy, nie? No jak? Musimy. Czy to tobie smakuje? Tak. Naprawdę? Ja wiem, krafem, bo go zamknęli. I to jest taki zupełnie inny dwa smak? Dwa lata temu. Nawet. I co, smakuje jej? Ale co, uważasz, że to nie jest zdrowe i nie chciałabyś tak często tego jadać? Nie. Ale, ale tak raz na jakiś czas? W porównaniu do mnie, ja to dużo, nie? Jaka według ciebie może kosztować taki hamburger? Big Mac. Big Mac to jest. To jest sztandarowy produkt. 10 zł. Dymitry, jak kosztuje? Ja nie wiem. Chyba tyle, nie? Nie zdychę? Nie, no, no, coś takiego, nie? Ale to jest to. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję bardzo, Orołek. Arlowk 3 dał na Goliborde 5 zł. Dzisiaj tylko las, czy potem coś jeszcze? Nie no, będą oczywiście małpeczki. Będą, będą. Spokojna głowa. To wiesz, że to jest, to jest taka kultowa kanapka. Przeszkadza ci takie oświetlenie? Nie. No mam nadzieję. Dawaj. Co to jest? Nuggetsy? Patrz, jaki fajny ten. Muszę spróbować. Co to za sos? No, zobacz. Co to jest za smak? Żurawina. Żurawina? Ty nigdy nie jadłem żurawinowego sosu. Kurde, ja nie wiem, czy ja mam tak szybko. Ja tego nie jadłem nigdy. Co to jest? Też nie jadłam. Co tu jest? No dawaj. Ja sobie najpierw bez sosu. Bez ser? Sosu? Chcesz zobaczyć? A co to jest? Ja tego też nigdy nie widziałem. To jest mięso? To jest jak ser. Nie, to nie jest mięso. Nie, 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 mięso nie. To jest ser. Ser, no. To żurawina beznadziejna. Niedobra. Niedobra, nie? Fu, za słodka. No jadłem tego nigdy. Zjadłbym to. Lubię takie rzeczy nie, serowe. Nie, ta żur to nie. To na pewno nie. Co ty, a powiedz mi, czy to ci smakuje? To smakuje. To ci smakuje? Na początku jest okej, ale potem się robi za słodko. Tak, i takie trochę sztuczne, nie? Ten smak taki, a właśnie gdzie jest Rafał? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Sedno szczęścia dał na Goliborde 5 zł. Proszę, zobacz na Twitchu Tchekorizen. Koleś klepie się po brzuszku jak dostanie follow'a. Po prostu hit xddd. No to pokciam. Dziękuję bardzo. Ostatnio był. Ja Rafał. Pan streamie nie zobaczę, dawaj. Naprawdę. No ja Rafał. Widzicie, ona też myśli, że nikogo takiego nie ma. No Rafał. Rafał. A, no, no, no. No, Rafał Damięcki. Trzy. O. Frytki? Co to jest? Hamburger?
Nie, frytki. Frytki. I jak ci smakują? Dobre. Słyszałem, Kat, ale mnie lepsze nie będzie, także tylko wejdę napisać na czacie trochę. Dwie litery i tyle. Trochę lepsze? Tak. Tak? O, proszę. I to jest naprawdę dla ciebie taki inny smak niż taki w domku? Tak. Tak. Wciągające. Tak. Widzicie? No kurczę, jest coś w tej firmie takiego, że... Nie wiem, ale smakuje ci to. Tak. No, ale to ja wiedziałem o tym, że frytki będą właśnie takie, że... Jak najbardziej. No widzę, jak z apetytem. Frytki na razie na pierwszym miejscu. No frytki dobre smaka, no to się nie 10 da. Najlepiej, 0 najgorzej. 10. Tak ci smakują? Tak. Ale nie, no bo moim zdaniem też one są dobre. Są dobre. Naprawdę. Tak, najlepsze smaka, tak się mówi zresztą, nie bez powodu. No, patrząc na inne sieciówki... Nie pisz tak cika. W sensie inne fast foody, no to te frytki cika zdecydowanie są najlepsze. Nie pisz taki głupo, tak? Nie? Tak. Dwa, trzy. I to jest znaka. Co to jest? Czy wygląda jakbyś to pokroił? Świeże. Kalina. Marchewki dobre. Mhm. Jabłuszko świeże. Z mojej perspektywy, ja nie wiedziałem, że są w McDonaldzie. Ja też nie wiedziałam. Że są warzywka, nie? Że one nigdy nie jadą. Mi się zawsze kojarzyło, że tam są tylko te kanapki albo coś. Też. A tak w ogóle powiem ci szczerze, że ja nie przepadam za takim jedzeniem. Nie jadam tak często. A to jest zdrowe? To jest mega zdrowe. To jest mega zdrowe! Co byś powiedział? Co ona taka mądra? To jak głupi, serio. Ja to codziennie maka, jeśli mówisz, że zdrowe. Bo jak żyję i to ja nie umieram, to zdrowe. Taki z wyglądu. O, jak pachnie właśnie? No dobra, gryźmy. Nie wygląda dobrze, nie? Co jest? No ale jak ze smakiem u ciebie? Czuć samą bułkę dla mnie. Cheeseburgera tak prześladuje, zostaw jest bułki, nie? No. I ona tak przyćmiewa nam smak. Czyli tego byś nie gryzłabyś dalej, czy już nie? Nie. No myślałem, że ten będzie przebojem. Bo tam jest bardzo dużo smaku takiego, wiesz, umami, nie? Że jest i burger, i ser. Ja czuję samą bułkę. Przyćmiewa ci ten smak. Jakby ty byś teraz pojechała z rodzicami, to byś nie zamówiła go, nie poprosiłabyś. Mamo, tato, sorry, to co byś na razie wzięła z tych rzeczy? Warzywa. Frytki i warzywa. Z tego rozgarnięta jesteś, jak na 7 lat. Nie masz czasami więcej? 7,5. 7,5? No. Czyli tylko 10. 7,5 to oro jednak. Nie, 8. Nie, no dobrze, Kale, na następny jestem powiem ci. Zanudzam. Nie, gorąco mi. Gorąco, to są lampy. Dziękuję bardzo. Nie no, u mnie cheeseburger na jednym miejscu jest, nie zna się ta mała macz. Nie, cheeseburger u mnie nie jest na pewno na pierwszym, ale nie zna się, to prawda, bo nie może być głównym. Cheeseburger jest dobry, taki, że se co jakiś czas zjesz dla przypomnienia, ale no nie na pierwszym. Lampy, oświetlenie, wiesz, dźwięk. Tu jesteśmy, wiesz, duże pomieszczenie, no, na hali jesteśmy, to też inaczej ciepło idzie, nie? Za nami lampy. To wszystko kosztuje. Wiem. Uuu. Nie bez sosu. Wiem. Ty bez sosu? Nuggetsy. Co ja to lubię jest? Nuggetsy, kurczak maga. Nuggets. Nie chcesz? Dobra, no to na razie spróbujmy tak, no. A ciepłe. Tak, są dobre. Dobre, nie? Mhm. Jadłeś wcześniej gdzieś nuggetsy? Nie. No i jak zderzyłaś się z tym smakiem? Bo to jest, co to jest? Jakbyś to opisała? Mięso. Ale w ogóle rodzice jakoś zdrowo wychowują ją. Jak w wieku 7,5 nie jadła jeszcze nigdy nuggetsów. W sensie, jak idziesz do McDonalda, to tam jest więcej dzieci chyba niż dorosłych. A ona nie jadła fast fooda. Także mądrzy rodzice, pokczam chyba. Oczywiście wiadomo, McDonald's jest ważną rzeczą, trzeba go żreć, ale spokojnie, bez przesady. Wiesz, o co mi chodzi. Fajnie smakuje. Z sosem fajniej? Tak podbija smak chyba, co? Mm. Nie no, dobrze. O kurczę, w twoją się wytarłem. Wytrzyjcie, bo tutaj masz. Ale to... A nie masz wrażenia trochę, Kala, że tobie smakują rzeczy, które są takie bardziej łagodne? Chyba to jest dobre stwierdzenie, nie? Bo ten sos też jest łagodny. Dobrze. Dobrze? Dobrze. Lepiej wygląda na żywo, czy w telewizorze?
Na żywo. Z mojej perspektywy wydawałoby się, że tamte dania, które ty oceniasz najniżej, to ja bym ocenił je najwyżej. Wiesz? Bo mają dla mnie przynajmniej więcej smaku. Nie wiem, czy to są upodobania nie moje smakowe, czy wokół. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Segnoszczęścia dał na Golibordę 5 złotych. Tcheko Ryzen, weź go włącz. Akurat teraz po brzuszku się klepał. Hat spam, włącz Gurbego. Dziękuję ci bardzo. No po streamie zobaczę, po streamie zobaczę sobie, dziękuję bardzo. W ogóle, to jest ciekawy w ogóle case. Jak się zmienia smak względem wieku. Bo tobie smakują takie delikatne rzeczy. Proszę Kalina, to dla ciebie. Ty, ja ogólnie też nie lubię ostrego na przykład. To znaczy, to są takie delikatne według niego, w sensie? O to chodzi mu? To mi się nie zmienił smak. Dziwne to. Sałatka mała. Sałatka? Ty nigdy sałatka tego mała. Nigdy tego nie jadłem w McDonaldzie, tej no sałatki. No sprawdzamy. A za ile tu jest rzeczy? Co to jest? Dobre to jest? Grzanki ma. Grzanki, nie? Dobra. A to? Je na pół. Ja rozumiem, Andrzej. Dobrze. Czekaj, to nie przepołowimy. Przepołowimy? Dawaj, no, spróbujmy. O! Mam. Haps. Miałem, ja tego nie jadłem w sumie nie dlatego, czy to jest dobre, czy nie, tylko dlatego, że jak idę do Maka, to ja nie idę po sałatkę. I by mi było żal na to wydać pieniędzy w McDonaldzie. No, ale co? Ja powiem jako 28-letni człowiek, że mi to smakuje. Mi osobiście to smakuje, a tobie? Niezłe, nie? Ja już tego, od tego smaku tak minimalnie albo coraz bardziej odchodzę, bo tak raz na miesiąc można sobie na to pozwolić, wiesz, bo to nie jest też takie super zdrowe i tego mówimy szczerze i wiemy o tym wszyscy, ale jest to taki inny smak, nie? A u ciebie jak jesteś w szkole, bo Kalina chodzi do której? Pierwszej klasy. Do pierwszej klasy, czyli to jest pierwszoklasistka. Rozmawiałaś z koleżankami właśnie o McDonaldzie? Nie. Nie rozmawiacie. To nie wiesz, czy twoje koleżanki i koledzy jadali? Nie wiem. Tak naprawdę do pierwszego wyjazdu z klasowego gdzieś, bo to jest to pierwsza atrakcja. Oczywiście i to w ogóle da. Kiedyś było tak nawet, że wiesz, jedziemy do McDonalda. Tak. Zamknij oczy! Dobra! Co tutaj mamy? Czekaj, to ja przepołowię, żeby mi nie wydarzyły się cuda. Żona, że nie testują żarcia. Nie? Bo chłop pieprzy zamiast testować, no. Wkurzyła się szefowa. Co to jest? W środku pachnie karmelem. Pachnie karmelem, nie? O, jadłem to ciastko, jest dobra. Mi nie smakuje. Za słodkie. Jakie za słodkie? Za słodki, nie? No. No panie prezes, co ty żeś nam podał? Dobra, nie znają się w ogóle. Jak byś to opisała? Chciałabyś to dalej jeść? Nie. Wiesz, do czego mi to jest podobne? Do tej żurawiny. No. Trochę to jest ten vibe, ten klimat. Nie? No nie znają się, no nie? No dobra, Kalina, to w takim razie podsumowujemy sobie ten film. Czyli teraz robimy cięcie, zróbmy tak i będzie smakuje. Kolejne ujęcie. Raz, dwa, trzy. Chyba nie czujesz smaku, to ci nie smakuje. Sałatka na pierwsze miejsce, a frytki na drugie. Dobra, czyli tak, sałatka ląduje na pierwszej lokacie, frytki drugie i warzywka trzecie? Tak. No proszę. Powiem ci, Kala, że nie spodziewałem się takiego werdyktu. Zobacz, że wybierasz rzeczy, które są, można powiedzieć, mocno warzywne. Tutaj mamy dużo warzyw, tutaj mamy same warzywa. Jedyną rzeczą, którą nie wybrałeś z warzywami, jest to. Tamto nie podchodzi ci aż tak. Czy uważasz, że to jest dobre jedzenie? Tak. Smaczne? A jakbyś miała wybrać obiad w domu, czy obiad w McDonaldzie? Gdzie byś chętniej poszła? Do domu. Ja też w sumie. Ale to dlatego, że jak już się wyprowadzisz z domu, to wolisz ten obiad domowy niż McDonalda. A jak jeszcze mieszkasz, ja wam mówię na przyszłość, jak ktoś jeszcze mieszka, pewnie większość z was mieszka jeszcze w domu. Mówię wam teraz, jak się wyprowadzicie, to będziecie woleli wtedy obiad domowy niż McDonalda. 100%. Przyjdź mi tutaj za parę lat albo szybciej i napisz, czy tak jest, czy nie. Dobra? Zapamiętaj to. Zapisz sobie teraz. Zapisz sobie i powiesz mi wnioski.
Szczerze, że z takiej odpowiedzi już się najbardziej ucieszyłem. I dlatego, że coś tutaj jest nie tak. Absolutnie. Ale widzicie, chyba to też zależy od tego, jakie dziecko jest ukształtowane i jakie ma nawyki żywieniowe. Ja w twoim wieku, tak jak ci mówiłem na początku, nie miałem możliwości tego spróbowania. Teraz jest fajny odnośnik, że mogliśmy poznać smak 7,5-letniego dziecka. Dziękuję ci bardzo, Kalina, za pomoc. Dziękuję, piąteczkę, ja tobie też przybiję piąteczkę. I teraz możemy się razem pożegnać, dobrze? Bo twój ranking już był, to teraz mówimy tak. Do zobaczenia, do usłyszenia. Nara. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!